Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy w łowisku. Widzicie, nie mam broni, nie mam lornetki, nie mam pastorału, ponieważ dzisiejszy odcinek, z racji tego, że mamy marzec, będzie takim odcinkiem gospodarczym. Ale zanim do tego materiału przejdziemy, to muszę jeszcze wrócić na chwilkę do tego apelu, który wystosowaliśmy odnośnie pomocy dla Ukrainy. Moi drodzy, dzwonią do mnie chłopaki z granicy, dzwonią do mnie ludzie, którzy przyjmują tam te paczki, którzy są wolontariuszami, że zanim coś wyślecie, to trzeba to naprawdę skonsultować, ponieważ na dzień dzisiejszy to są informacje na... Dzisiaj mamy 2 marzec, tak? Na 2 marca, że o same pampersy chodzi, to już mają tam 2 wagony, więc tam potrzeba przede wszystkim w tej chwili powerbanków, przedłużaczy, rzeczy, które są takiej pierwszej potrzeby. Ja to na swoim Facebooku umieszczam, możecie tam wejść i zobaczyć. Natomiast jeszcze raz mówię, jeżeli coś chcecie wysłać, to naprawdę proszę Was o to, żebyście skonsultowali się tam z miejscowymi osobami, które zarządzają tym, dlatego że oni są na bieżąco, oni wiedzą dokładnie, co jest na daną chwilę potrzebne. Ale wracamy już do łowiectwa, odrywamy się od tego całego amoku, który trwa, bo ja też to śledzę na bieżąco, już chcę trochę o tym zapomnieć, więc dlatego dzisiaj, tak jak wspomniałem, marzec, odcinek gospodarczy. Stoimy przy ambonie, urządzeniu łowieckim, które spisało się na stałe w krajobraz jakby naszego kraju, zresztą nie tylko naszego. Jadąc drogą widzicie tych urządzeń naprawdę dużo i zatrzymałem się przy pierwszej ambonie, która moim zdaniem jest robiona idealnie, jest ta ambona zrobiona perfekcyjnie, robił to ode mnie kolega z koła, Kuba, pozdrawiam, bo wiem, że ogląda. Słuchajcie, ambona stoi na szczudłach betonowych i też stoimy przy ambonie, która tutaj stoi chyba 2 lata, także nie jest to ambona bardzo stara, ani taka bardzo świeża. I chcę Wam powiedzieć, że później przejedziemy sobie pod drugą ambonę, która została zreanimowana przez naszych kolegów, która została totalnie poprawiona. Ambona, która ma ponad 20 lat, została przywrócona do życia, ponieważ też ma podstawione szczudła. I teraz chcę Wam pokazać, o co w tym chodzi. Omówimy sobie pokrótce tak budowę ambony, w sensie takim, no nie będziemy jej budować, bo ona już tutaj stoi, ale na co zwrócić uwagę, bo samo postawienie będzie później procentowało na długości, na żywotności urządzenia. My stawiamy wszystkie urządzenia na stopach betonowych, tutaj to widać, także ambona nie ma żadnego styku z ziemią. Stopa betonowa zakopana, ciężka, naprawdę ten jeden kloc betonowy waży 70 kg. One są dosyć długie, przekręcona na szpilki, czyli mamy tutaj otwory, które są już fabrycznie w stopie betonowej. Wiercimy szpilki, tutaj są bodajże, to są otwory, są na szpilki 16. Skręcone, wszystko wisi w powietrzu, zero kontaktu z podłożem, czyli no nie ma w jakikolwiek sposób, to drewno nie ma jak zgnić. Słup, który jest tutaj zastosowany, jest to słup 10x10. Wymiar, oczywiście wymiary w centymetrach podaje, i wysokość tego słupa to jest 3,5 metra, ponieważ cała ambona ma w granicach 5 metrów, ponieważ sama czatownia ma około 2 metry wysokości. Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli drabinę, bo drabina jest też fajnie przemyślana, jest zrobiona naprawdę bardzo mądrze, ponieważ cała konstrukcja u nas jest z drewna świerkowego, to w górach jest ogólnie dominuje świerk, natomiast same szczeble, one być może wydają się, że one są wąskie, natomiast one są całe dębowe. Nie jest to wkręcane na bezpośrednio wkrętem, tylko każdy otwór był nawiercany wiertłem. Natomiast tutaj te szczeble dębowe, one naprawdę wytrzymają bardzo, bardzo długo. Odległość między szczeblami, jaka powinna być, niech każdy sobie mniej więcej ustali. Natomiast ja uważam, że to powinno być około 30-35 cm. Ja to zawsze robię na młotek, czyli normalny, standardowy młotek. Wbijamy pierwszy szczebel, młotkiem sobie odhaczamy drugie miejsce. Robimy zaciosy, czyli tak, żeby ten szczebel się opierał jeszcze na drewnie, tak jak to jest pokazane tutaj. I co jest bardzo ważne, drabina jest podparta zastrzałem do nogi. I słuchajcie, tak postawiona, ona po prostu jest tak sztywna, że tutaj nie ma możliwości, żeby ta drabina w tym miejscu się złamała. Natomiast sama drabina stanowi też mega podporę dla ambony całej, tak? To, że ona stoi na szczudłach betonowych, nogi drabiny są oparte, u nas tutaj stoją na kamieniach, więc też nie mają kontaktu z podłożem, więc nie gniją. Natomiast sama drabina jest jakby taką częścią podpierającą ambonę, przynajmniej od jednej strony. Zastrzały, tak jak widzicie, są zawsze dawane u nas krzyżowo. No powoduje to, że to urządzenie jest naprawdę bardzo, bardzo stabilne. Wejdziemy sobie na górę, ponieważ wiele osób, ja sam się spotykam z tym, polując też u siebie w kole, w tych starych ambonach i gdzieś tam jadąc gościnnie,
Czasami jest problem z wysokością ławki, czasami jest problem z umiejscowieniem strzelnicy. Wejdziemy sobie na górę, ta ambona ma drzwi. Natomiast nie ma okien, takie mamy drugą taką samą ambonę, którą też postawił Kuba, ale ma ona okna, takie podnoszone do góry. Ja nie jestem zwolennikiem okien, wolę, żeby te ambony były otwarte, przede wszystkim jak się poluje na drapieżniki, na wabik, czy jak polujemy na rogacze, na wabik, ten rogacz szybko do Was biegnie, czy ten lis po prostu, no to czasami jak te okienka są malutkie, no to nie macie manewru. Jeżeli to są duże strzelnice, no to bez żadnego problemu można się złożyć do strzału, poprowadzić, przygotować się. Dlatego też okien nie bardzo. Ja wolę ambony otwarte. Wejdziemy sobie na górę. Pokażę Wam, jaka powinna być wysokość do deski, do siedziska i jaka powinna być wysokość do okna strzelniczego. Jesteśmy już na górze. Sam wymiar ambony tej, której jesteśmy tutaj, to jest 120 na 130. Moim zdaniem idealny. Dla mnie, jak dużo kręcę, mogę sobie swobodnie postawić statyw, czyli jesteśmy we dwójkę, bez problemu można się czuć swobodnie. Duże ambony nie są wygodne, ponieważ jeżeli wyjdzie Wam zwierzyna przykładowo z prawej strony, a siedzicie z lewej, to musi się ogólnie trzeba się przesunąć w stronę okna, z którego będziecie strzelać, zrobicie hałas, nie wiem, zwierzyna usłyszy, ucieknie po prostu, tak? Więc duże ambony są niewygodne. Wymiar 120 na 130 moim zdaniem jest optymalny. Jeżeli chodzi o wysokość do siedziska, czyli tu gdzie siedzę, powinien być taki, najprościej Wam to powiem tak, niech każdy sobie sprawdzi, ile Wasze krzesło w kuchni ma do ile Wasze krzesło w kuchni ma do najprościej Wam powiem tak, trzeba sobie zobaczyć, ile u Was krzesło w kuchni ma wysokość do miejsca do siedzenia. To jest dokładnie około 45-48 cm i nie powinno być więcej, nie powinno być mniej. Nogi Wam wtedy nie milkną, siedzi się w miarę wygodnie. Tu jest deska podwójna, połączona wkrętami od spodu z drugą. Ważne, żeby ta, tak jak tutaj widzicie, ważne jest to, żeby ta deska była ruchoma, tak? No bo jeżeli napada deszcz, to przychodząc na ambonę można ją odwrócić, z drugiej strony jest z reguły sucha. Tu jest zrobiona półeczka, można sobie położyć termos, lornetkę, latarkę, to co potrzebujecie, aczkolwiek ja uważam, że lornetka, mimo że na ambonie, powinna być zawsze na szyi, żeby mieć po prostu ten moment patrzenia na tą zwierzynę, która gdzieś przechodzi, nie tracić czasu zbędnego na branie gdzieś tam z półki, przy okazji zrzucenie termosa, kubka, tylko bierzecie, macie na szyi, cały czas można prowadzić obserwacje. Wysokość do strzelnicy, to jest mega ważne. Słuchajcie, okienko powinno mieć wysokość do strzelnicy około 100 do 110 cm, czyli między podłogą a miejscem, gdzie opieracie broń, powinno być między 100 a 110, nie 120, bo trzeba tyłek podnosić z deski, nie 90, bo trzeba się nachylać i sama wysokość okna strzelniczego, moim zdaniem to jest 30 do 40 cm, więcej nie potrzeba, bo nie będziecie na gołębie polować z ambony, tylko po prostu, żeby była widoczność w miarę dobra, jakby normalny mężczyzna, myśliwy, czy Diana, która mierzy 1,70 m do 1,90 m, czyli ten standardowy wzrost powoduje, że siedzicie swobodnie, nie musicie tej głowy pochylać, żeby patrzeć, co tam wyszło i nie musicie, że tak powiem, po prostu jest mega wygodnie wtedy. Jeżeli okiennice będą większe, ta widoczność będzie większa, ale też no będziecie bardziej widoczni, szczególnie na dziki to nie ma co patrzeć, bo dzik do góry nie patrzy, więc tutaj jeżeli chodzi o dziki, to Was nie zobaczą, ale głównie jelenie, tak? Więc im mniejsze to okno tutaj na wysokość, tym po prostu lepiej. To by było na tyle, natomiast zejdziemy sobie jeszcze na dół, bo powiem Wam, jak wybrać mądrą lokalizację ambony, ponieważ ta ambona też wybrałem ją nie bez kozery, dlatego że ta ambona stoi też w takim punkcie, nie stoi na ścianie lasu. Wylecimy zaraz z Michałem dronem do góry, żebyście zobaczyli dlaczego. Dlatego że sama lokalizacja ambony jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. I ja uważam, że na temat tej lokalizacji pogadamy sobie na samym końcu, podejdziemy do tej drugiej ambony reanimowanej przez kolegów. Zobaczycie ambonę, chyba ona ma z 22 lata w tej chwili, no i ona jeszcze postoi kolejne, uważam, 10 na pewno. Miała tam przeprowadzony mały remont i tam przy tamtej ambonie omówimy sobie tą mądrą lokalizację, kto tą lokalizację powinien, że tak powiem, wskazywać i dlaczego akurat w tym miejscu, a nie gdzie indziej. Także schodzimy na dół, wylecimy dronem i widzimy się przy drugiej ambonie, żebyście zobaczyli tą naszą babcię pod modrzewiem.
Znajdujemy się, moi drodzy, przy ambonie, która ma grubo ponad 20 lat. Nie jestem w stanie wam powiedzieć dokładnie ile, ale myślę, że około 23, może 25 lat. Na pewno była stawiana przed 2000 rokiem przez naszego kolegę z koła Krzyśka. Numer ma 13, czyli powiedzmy szczęśliwa w nomenklaturze myśliwskiej. To albo wcześniej, jak nie było numeracji, była nazywana amboną pod modrzewiem. Z tyłu stoi taki gruby modrzew, ale wracając do modrzewia, jeżeli chcecie budować urządzenie łowieckie, czy to będzie paśnik, bruk, ambona, dobra zwyżka, to najlepsze drewno pod względem wytrzymałości jest oczywiście drewno z drzewa iglastego, ale najlepszy jest rzeczywiście modrzew. Czy ona stoi tutaj, jest postawiona z modrzewia, tego nie wiem, podejrzewam, że ze świerka. Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć już, jeżeli to, ale raczej ze świerka, patrząc po sękach, to są raczej sęki świerkowe. Natomiast ambona była już mocno przegnita i ona się już chyliła ku upadkowi. Tutaj koledzy z koła przyjechali, w zasadzie tylko jeden kolega, w zasadzie Jacek tutaj to zreanimował. Podłożył stopy betonowe, te same, które są tam. Zostały te same nogi obcięte, na wysokości ziemi została ziemia minimalnie odebrana, odgarnięta. Nogi zostały przycięte, przewiercone, także one już nie są w ziemi. To, co było w ziemi, zostało sobie tam na spokojnie w ziemi. No i ambona sobie stoi dalej, tak? Ile ona postoi, tego nie wiem, ale podejrzewam, że postoi na pewno długo, ponieważ to drewno już jest całkowicie suche, ono jest suche jak wiór. Nie ma jak w jaki sposób gnić. Została wymieniona drabina na nową. Drabina jest całkowicie nowa. Jeszcze jedno, czego wam nie powiedziałem, to jest bardzo ważne. Jeżeli robicie spad dachu, to nigdy nie róbcie spadu dachu w stronę drabiny. Bo każde, wtedy cała woda, która będzie spływała, będzie wam spływała na drabinę, na szczeble i na jej podpory, tak? Więc zawsze ten dach powinien być albo mieć spad dachu na bok, albo do przodu. Tutaj akurat, jak wspomniałem wcześniej, drabina została wymieniona. Zastrzały są, drabina jest dobita do nóg. Więc spokojnie ta ambona postoi. Gabarytowo ona jest dużo większa niż tamta. Ona po podłodze będzie miała 1,50 m na 1,50 m. I stoi też zupełnie troszeczkę innej lokalizacji niż ta ambona poprzednia. Teraz powiem wam dlaczego. Uważam, że powinniśmy tą lokalizację uwzględniać jakby na dwie drogi. Pierwsza to jest taka, że lokalizacje ambon, urządzeń, powinny być ustalane przede wszystkim, od tego trzeba zacząć, z właścicielem gruntu. Ta ambona stoi na terenie chyba już Lasów Państwowych, no nie mogę wam, nie wiem gdzie jest granica, natomiast tu gdzie pewnie Michał stoi, to jest agencja, bo tutaj jest to pole agencji, dzierżawione przez miejscowego rolnika, a to już chyba stoi w granicach administracyjnych Lasów Państwowych, albo nie, tego nie wiem. Ale jeżeli stawiacie ambony na gruncie prywatnym, to oczywiście trzeba mieć zgodę właściciela tego gruntu lub użytkownika. Natomiast najlepiej tą zgodę, moi drodzy, mieć na piśmie. Dlatego, że jak macie taką zgodę na piśmie, no to przynajmniej możecie się podeprzeć w razie jakiejś sprawy konfliktowej, że no, ktoś tam tej zgody udzielił, urządzenie powstało. Jeżeli budujecie ją na terenach Lasów Państwowych, no to trzeba mieć zgodę miejscowego leśniczego. No i też tutaj polecam, z reguły leśnicy nie robią problemów z budowaniem ambon, gorzej jest z budowaniem paśników, czyli zawek, żeby nie robić tego w okolicach upraw świeżych, dlatego że tam zwierzynę ściągamy, jelenie wiadomo będą zgryzać, sarny będą zgryzać, daniele, sadzonki, natomiast jeżeli chodzi o ambonę, wysiadkę, zwyżkę, no leśnicy nigdy bynajmniej u nas w terenie nie robili problemów, dlatego że jest to urządzenie służące do polowania, do wykonywania rocznego planu, do redukcji, do ochrony również upraw leśnych, więc tutaj z reguły z tym problemów nie ma. Natomiast druga droga, którą chciałem wam powiedzieć, to jest kwestia samej lokalizacji, w którym miejscu ta ambona powinna stać. Tam, jak widzieliście, jak nadlecieliśmy dronem nad tą ambonę, ona nie stała na skraju lasu, dlatego że na środku tego pola była taka wysepka, nieużytek, kawałek nieduży, i ustawiliśmy ambonę tam, dlatego że wtedy jest dużo lepszy ostrzał i dużo lepsze pole obserwacji ze względu na polowanie indywidualne, ale i na polowanie zbiorowe, ponieważ my mamy polowania szwedzkie i my te ambony stałe wykorzystujemy do polowań szwedzkich, co też jest jakby podyktowane tym, że te nasze ambony mają te okna duże, tak? No bo wiadomo, że w trakcie polowania pędzonego zwierzyna się przesuwa, więc żeby było można poprowadzić, więc mamy te okiennice zrobione jak największe. Natomiast tam ambona jest odsunięta od lasu z jednej strony jakieś 60-70 metrów, od przodu jest odsunięta jakieś 100 metrów i w momencie, kiedy ta zwierzyna wychodzi spokojnie na żer, możecie, na żer, bo wychodzi nam robić szkodę, tak, bo to ona stoi na środku pola, możecie ją
poobserwować dłużej, bo czasami jest tak, że jeżeli postawicie ambonię tak jak tutaj, na ścianie lasu, ona stoi na ścianie lasu, za mną się ciągnie po mojej prawej ręce las, przed nami jakieś 300-400 metrów jest drugi kompleks leśny, z lewej tutaj, tak ja stoję, po mojej lewej ręce ciągnie się las. Czasami bywa tak, że jeżeli jest jakaś uprawa, to dziki po prostu wychodzą i bardzo szybko przechodzą, dochodzą do tej uprawy i zaczynają żerować. Jeżeli ta uprawa dochodzi do samej ściany lasu, wtedy ok. Natomiast tutaj ambona stoi typowo na wekslu. Ona stoi na takim wekslu, że ta zwierzyna z tego lasu wychodzi, przechodzi przez tą enklawę, która jest tutaj, co widzieliście z góry z drona, i tam mamy kolejne pola uprawne i idzie sobie dalej. Więc tutaj sama lokalizacja ambony powinna być ustalona, moi drodzy, przede wszystkim z myśliwymi, którzy dużo polują. To nie jest tak, że dzisiaj sobie ktoś w kole wymyśli, że on sobie chce postawić ambonę, uzyska zgodę właściciela gruntu leśniczego i on sobie ją tutaj postawi. To trzeba naprawdę przemyśleć, ponieważ budowanie ambony, bynajmniej w ten sposób, jak my to robimy, czyli podstawy betonowe, te ambony są zrobione naprawdę porządnie, to jest przywiązanie tej ambony do gruntu w granicach minimum 15 lat. Więc jeżeli mamy postawić ambonę, wydać w tej chwili około 2,5 tysiąca złotych, bo takie są przy dzisiejszych cenach koszty pobudowania ambony i postawić ją bez sensu, to lepiej w ogóle tego nie robić. Ponieważ przestawienie tej ambony to jest... Dużo gorzej jest przestawić ambonę niż postawić na nowo. Ponieważ do tego trzeba już sprzęt, nie wiem, koparka, ten rolniczy manitu czy jakiśkolwiek inny podnośnik, żeby tej ambony nie uszkodzić. Trzeba mieć kilka osób, żeby ją położyć jakoś na ziemi ludzko. Więc dlatego ja jestem zwolennikiem, żeby te lepiej ambonę postawić na nowo, jak ją przestawiać. Natomiast powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że myśliwi, którzy dużo polują, oni są w łowisku, oni polują i z podchodu, i polują z zasiadki, oni dokładnie znają weksle, oni znają, wiedzą, że ta zwierzyna tędy schodzi, tędy wychodzi, że dobrze jest też znać mniej więcej strukturę upraw. Jak my wiemy, że na przykład ten rolnik, który tutaj jest, on będzie uprawiał owiec grykę, i nagle nam tu nie wyskoczy z jakimś takim mało atrakcyjnym, żerowo dla zwierzyny uprawą, no to w tym momencie ambona postawiona na wekslu albo przy uprawie, która jest nawiedzana przez zwierzynę, będzie Wam służyła z roku na rok, tak? Natomiast postawiona źle, postawiona... dlatego nawet ta ambona, która stoi tutaj, nie jest postawiona 30 metrów dalej w tamtą stronę, dlatego żeby było widać tą ścianę lasu. Więc tutaj jest to, tu naprawdę trzeba przemyśleć każde postawienie ambony, tak jak pod kątem przede wszystkim weksli i przede wszystkim tras, którędy zwierzyna chodzi. Więc jestem zwolennikiem tego, żeby myśliwi, intensywnie polujący, wskazywali miejsce, gdzie ambonę należy postawić, tak? Dlatego to jest też dobry czas, bo mamy marzec, słuchajcie, to jest czas, kiedy na polach nie ma nic, możemy wszędzie dojechać, dojedziemy praktycznie w każde miejsce. Najlepszym czasem do stawiania ambon jest wczesna wiosna i okres po żniwach. Nie jestem zwolennikiem stawiania ambon na uprawach leśnych, które szybko zarastają. Uprawy sosnowe, świerkowe, jodłowe, jodła może najwolniej, ale wszelkiego rodzaju uprawy liściaste zarastają po 5, 6, 7 latach. Po 5 latach już nie można tam sarny strzelić, a po 8, 9 już nie strzelicie na pewno jelenia. Więc to jest takie trochę wyrzucanie pieniędzy. Dużo lepiej się w terenach leśnych, na zrębach sprawdzają zwyżki, wysiadki. Przede wszystkim mniejszy nakład finansowy, mniejszy nakład pracy. Ona przestaje być użyteczna po kilku latach, a ambona jeszcze teoretycznie może tam stać, nie wiem, kolejne 10 lat na przykład, ale będzie totalnie miejscem, którym się nie da polować, tak? Więc jeżeli chodzi o pola uprawne, o łąki śródleśne, o typowe weksle, no to jak najbardziej ambona się sprawdza. W lesie zdecydowanie lepiej zwyżka, wysiadka. Jeżeli chodzi, słuchajcie, jeszcze o tą wczesną wiosnę, to teraz łowczowie koła powinni sobie zrobić taką inwentaryzację urządzeń po sezonie, przyjechać, zobaczyć, objechać teren, zobaczyć, że aha, tu by trzeba było postawić ambonę, bo tu nam będzie planowana przykładowo uprawa kukurydzy czy uprawa jakiejś pszenicy w takim narażonym miejscu. Urządzenia nie ma, więc jeżeli ktoś chce postawić, no to w tym momencie łowczy koła powinien wskazać mu to miejsce, powiedzieć tak, tutaj w tym miejscu musimy postawić, słuchajcie koledzy, bo będziemy mieli tu prawdopodobnie szkodę. Natomiast to jest ten okres, kiedy właśnie się robi inwentaryzację urządzeń i to jest ten okres, w którym każdy łowczy koła powinien sobie założyć taki plan działania na nadchodzący sezon, że trzeba pobudować przykładowo nowych ambon 2 lub 3 i wyremontować 3 lub 4. No to jest taki okres, kiedy możemy wszędzie dojechać, praktycznie wszędzie, zobaczyć, co będzie zasiane, jaka uprawa będzie, porozmawiać z rolnikiem,
nam bardzo często rolnicy pomagają. Słuchajcie, my mamy tą komitywę z rolnikami naprawdę dobrą i my wielokrotnie spotykając się z rolnikiem na polu, jeszcze nikt nam nie odmówił, żeby ambony nie postawić, nikt nam nie odmówił użyczenia przyczepy, traktora, więc nie mamy z tym żadnego problemu. Natomiast właśnie teraz okres marca jest tym okresem naprawdę intensywnych prac gospodarczych, ale nie tylko, bo w następnym odcinku wybierzemy się z Michałem też w teren, też bez broni. I tutaj się odniosę do jednego komentarza, który się pojawił pod ostatnim filmem, gdzie Maciek Chotecki prezentował wabienie, że jeden z kolegów napisał, z widzów, tak, nie wiem czy myśliwy, czy niemyśliwy, ale napisał, że dużo lepsze odcinki są jak się chodzi po lesie i się strzela do zwierzyny. No moi drodzy, ja wiem, że to jest fajne. Polecam takie kanały, jest tam na w Stanach, jak z helikopterów strzelają do tych dzikich świń, jak strzelają ogólnie takie typowe jakaś tam rzeź. Natomiast łowiectwo to nie jest tylko strzelanie, tak? I widzieliście wielokrotnie na kanale naszym tutaj, który prowadzimy wspólnie z Mariuszem, z Michałem, że my pokazujemy to łowiectwo takie kompletne, tak? Od konkursów psów, pokazujemy wabienie, różnego rodzaju polowania. Ja wiem, że to jest może mało atrakcyjne, ale niestety to jest też bardzo ważny element gospodarki łowieckiej. Ten element stoi za mną, ambona. Niektóre ambony jakby umiały mówić i by opowiedziały historie, które widziały, no to by z tego napisał trylogię, można powiedzieć. Także powiem wam, że w następnym odcinku się też wybierzemy gospodarczo do łowiska, bo już mam jakiś tam pomysł, mam jakiś plan, ponieważ wczesna wiosna to jest też okres wykładania soli. Objedziemy sobie niektóre lizawki, porozmawiamy sobie znów na temat soli, bo ten temat będzie wracał. I tak jak sobie sezon łowiecki szedł po kolei, poczynając od kwietniowych zasiewów, rogaczy, było rykowisko, były gęsi, były jelenie, były zbiorówki, tak znów przyszedł czas wiosny, czyli ta intensywność polowania spada dużo, dużo, dużo bardziej, ale intensywność prac powinna wzrastać, więc tutaj się spotkamy znów w łowisku, objedziemy, weźmiemy sobie samochód, weźmiemy sobie kostki soli, porozmawiamy znów na temat soli i tyle. A teraz, żeby już tak na taką wisienkę na torcie wam osłodzić, to na koniec tego odcinka cofniemy się w czasie o jakieś chyba z 9 dni i zobaczycie, jak Mariusz upolował dzika, ponieważ mam tam materiał już pomontowany, poklejony, więc żeby nie było samego gadania, to zapraszam teraz na chwilę polowania. Będziemy gdzieś tam z Mariuszem, wybraliśmy się na podchód. Ja byłem operatorem, Mariusz był myśliwym, więc udało mu się upolować dzika, także zapraszam i do zobaczenia. Dasz burt. Daszbór. Witamy w sumie we dwójkę z Mańkiem. Po prezentacji z szóstaka nagrody, tak naprawdę to Mariusz mnie tu wyciągnął na polowanie. Ja dzisiaj trochę będę robił za operatora, także dzisiaj jedna broń. Mariusz tutaj mówi, że pewne dziki są. Dokładnie, otropione są. Otropione są, świeże są buchtowiska i idziemy się przejść. Jest godzina 20, która? 23, nie? Już 12? No tak, przed, pudą. Pudą. Ja zegarka nie. Tak, więc idziemy sobie pospacerować, poszukamy jeszcze ewentualnie, zobaczymy gdzie jelenie chodzą. Chciałem dobrą pogodę, bo wczoraj tak wiało, że czy wczoraj. Tobie coś porwało nawet, tak, nie? Mi nawet zerwało dachy. No, także tutaj w końcu przestało wiać i można się wybrać do łowiska. Pójdziemy trochę pospacerować, zobaczymy na jednym rewirze, zobaczymy na drugim. Ja chciałem też zlokalizować, nie ukrywam, jelenie, bo jeszcze nam zostało chyba z 5 cielaków. Tak? Mariusz? 5? Dobrze mówię? 5, nie? Jeszcze jakieś cielaki Daniela zostały. Jakieś byki zostały jeszcze. Także coś do dokończenia tego planu jeszcze mamy, parę sztuk. No ale głównie się dzisiaj polujemy na dziki, więc idziemy się przejść. Poszukamy tych dzików. Dokładnie. No i co? No i my ruszamy. Teraz obraz się pewnie przełączy na termo. Będziecie widzieli z Terma. Będziemy nagrywać Zajsem. Mamy księżyc. Tak, mamy księżyc. Mariuszek dzisiaj optyka
z nasadką, także będziemy prowadzić ostrzał redukcyjny, bo już za słowa łapią, cuda nam wypisują. Niech idziemy polować na dziki, a jednocześnie tak naprawdę to idziemy po dzika, więc ruszamy na podchód. No i mieliśmy już pierwsze dziki, ale były za blisko domów. Nie, było po prostu kiepsko, słuchajcie, były między domami. Tak naprawdę nie było tych 150 metrów, więc musieliśmy odpuścić. No i później mieliśmy jeszcze jedne dziki, ale tam już żeśmy przesadzili z tym podchodzeniem. No i dostałem w końcu wiatru. To było za blisko. Tak, już było za blisko. No i chyba były pasiaki tak daleko na łące, były takie malutkie dziczki. Cały taki wagon. No ale tam była najwidoczniej... się sprzeczali, bo czy to pasiaki są, czy to są... co to jest? No bo w termo to widać, że tylko małe, że była locha i jakiś taki pociąg małych dzików. Ale takich nie były za duże, bo to łąka wykoszona i tam je ledwo było widać, dokładnie. Więc odpuściliśmy, nawet żeśmy za nimi nie szli. No i idziemy teraz zobaczymy z drugiej strony. Mam nadzieję, że tu jeszcze jakieś dziki spotkamy. Ale dziki są. Tak, dziki są. Pogoda też. Dopóki ASF-u nie ma, ale to jest też temat taki, bo trochę po Polsce teraz pojeździłem. Byłem w warmińsko-mazurskim, byłem w zachodniopomorskim i powiem wam tam, że tak, że były tam koła, co strzelały 500, 600, jedno nawet 1500 dzików. Teraz jest ASF i nie ma im nic. Kompletnie zostało 5% tego, co było, ale to temat na osobny materiał. Tak, jesteśmy szczęściarzami. Tak, bo nie mamy tego dziarostwa jeszcze, tej plagi. Kolegom, którzy nie mają dzika, może pokażemy. Właśnie. Jak wygląda dzika. Tak, dobra, to my spadamy idziemy, coraz bardziej zaczyna wiać. Idziemy z drugiej strony. Słuchajcie, są dziki, jest tacha dzików daleko pod lasem, nie wiem, to jest 12 ich tam jest, nie? No ale przed nimi jest pojedynczy dzik, nieduży, jakiś taki, ja nie wiem, daje 15, może 20 kilo. No dokładnie, tak, nie większy. Nie, większy nie jest. I spróbujemy podejść, tak?
tą watachę zostawimy, tego pojedynka podejdziemy, no i spróbujemy go strzelić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Maniek tutaj się już spięty, gotowy. Już to chodzę. Tak. Także do dzika mamy jakieś, nie wiem, ze 150-180 metrów. Spróbujemy zmniejszyć ten dystans, że nie będziemy podchodzić tak blisko. Także ruszamy. Włącz te światło. O, jest i dzik. Świeć, ale weź do tego światło, bo teraz żeś tak poświecił, że... O, jest i dzik. Miał być 12 kilo. No taki... 12,5. Nie, to nie, no, tak, 20 parę. Po... O, 24. Wiesz co, musiałbyś tą lampkę do ręki wziąć, Mariuszek. Ile świecić, albo mi ją dać, ja ją będę świecił. Ja już tu trzymam, słuchajcie. Czekajcie, bo to nie jest takie proste. O! Kolego Mariuszu, opowiadaj. No ja co? No zaszumiało, zaszeleściło, co nie? Słuchajcie. No i co? Podeszliśmy tego dzika na 80 metrów. No i co? Udało się upolować dziczka. Miał być mały. No jest, ale jest... Dwa. Nie, no jest bardzo dobry. Przelatek. Ci jeszcze nie wiem. Chłopak! No, chłopak! No. Fajny, zdrowy, elegancki. Dobrze, to ja Mariuszowi dam złom. Tylko mi teraz ręki brakuje. Hubert podarzył. Tak. Trzymaj, Mariuszek, to. Świeć tą lampką, żeby coś było widać. O! A po drodze sobie... Ale to jest nawet wycinek, tylko że on jest... Słuchajcie, on jest kota na... Oręż jest. No jakiś tam orężny jest, ale... Ten dzik jest jakiś taki, powiedzmy sobie jasno, on miał jakiś stary chyba postrzał, bo taki trochę spadły. Ale... W każdym razie watachy się nie trzymał. Tak. Watacha go trzymała na dobre 100 metrów. Dokładnie. Postrzale watacha poszła na las. No słuchajcie, no, zęby to kurde. Dobra. Ciekawy dzik. Przytrzymaj to proszę. Słuchajcie, nie ma co z tym złomem, bo tak wiało, że to tak. Wszystko wywiało. Cyk, ostatni kęs. Pieczęć już położyłem. Rąk brakuje oczywiście. Rąk brakuje. Dasz bur. No i co? Poświeć do Mariuszek jeszcze tu, albo daj mi teraz tą lampkę. No. Jest dzik. Udało się. Ja myślę, że już będziemy kończyć. No. Bierzemy tego dzika, patroszymy. Ładnie tu bioasekurację zastosujemy i uciekamy. Także... O, ja bardzo dziękuję. No i spokojnie, dasz. Tak, jeszcze muszę Mariuszowi zdjęcie zrobić. Także
My się zbieramy, idziemy do samochodu i no i co, no i jeszcze się zobaczymy, jeszcze jak już to wszystko ogarniemy, to jeszcze dogramy sobie zakończenie. No i co, nasze polowanie dobiega końca. Dzika już jest z tyłu na pace, sobie leży w wannie, ale ten dzik jakiś dziwny, nie? To słuchajcie, na pewno wycinek. Tak, wycinek oręż. Nie będzie miał 30 kg, na 100% nie będzie miał, no zobaczymy jak go powiesimy na wadze, ale taki jakiś nie jest za specjalny. Dojrzałem, dobrze, żeśmy go strzelili. Tak, to jest ewidentnie dobrze, że został strzelony. Strzymał się osobno i naprawdę myślałem, że to jest warszak pojedynczy. Jak żeśmy go obserwowali, bo dosyć długo, a tu się okazuje, że... 3 lata ma. No to będzie 3-letni dzik. Normalnie oręż wycięty, ewidentnie, ale jakiś taki bardzo, bardzo spadły, strasznie chudy dzik. I nie widać żadnego postrzału. Nie, jak patroszyłeś, nic nie było widać, nie? Nie, nie ma postrzału. Nie, nie było żadnego postrzału, nic. Jedyne jakieś mięśniaki jakieś. Dobra, to co? My się żegnamy. Zostawcie komentarz. Łapa do góry, standardowo. Pozdrawiamy i dasz mur. Dasz mur.